Dzień dobry w pracy. Usiądź wygodnie i posłuchaj, jakie możliwości i perspektywy zawodowe czekają na Ciebie w PKO Banku Polskim. Wchodząc do fizycznego oddziału banku, zazwyczaj interakcja z obsługującymi nas osobami wygląda dość podobnie. Klient przychodzi, przedstawia doradcy swoją sprawę, otrzymuje odpowiedź lub rozwiązanie i wychodzi. Jednak z perspektywy doradców pracujących w oddziałach, przeciętny dzień w pracy jest znacznie bardziej barwny. To nie tylko liczne interakcje z klientami, w których doradcy pomagają załatwić ich sprawy, ale znacznie więcej ciekawych wyzwań zawodowych. Jak zatem wygląda to w praktyce? I jak wygląda codzienna praca osób pracujących w oddziałach PKO Banku Polskiego? O tym dowiecie się w tym odcinku od przedstawicieli różnych oddziałów i stanowisk w sprzedaży detalicznej. Przedstawmy zatem pierwszą bohaterkę tego odcinka, Krysię. Nazywam się Krystyna Styk, jestem dyrektorem oddziału 48 w Warszawie, w Aninie. W PKO Banku Polskim jestem od lat 7. W chwili obecnej zajmuję się oddziałem samodzielnym. Prowadzę grupę 6 ludzi. Każdy z nich ma wytyczone obowiązki, a moim obowiązkiem jest zaopiekowanie się nimi oraz dbanie o dobry wizerunek banku, o wizerunek oddziału. Zacznijmy od najważniejszego pytania. Dlaczego potrzebujemy oddziałów? Dzięki bezpośredniemu kontaktowi mamy szansę zbudować relacje z tym klientem. To jeżeli chodzi od strony banku, że dowiemy się, kiedy klient będzie miał konkretną potrzebę. No, jeżeli klient jest na przykład młody, w chwili obecnej potrzebuje tylko rachunku, bo rozpoczyna swoją pierwszą pracę. Jesteśmy w stanie, jak on przyjdzie, mu wytłumaczyć, bo być może gdzieś tam do tej informacji w internecie by się doczytał. Warto było, żeby założył swoją pierwszą kartę kredytową, jak już rozpoczął tą pracę, żeby zacząć sobie budować historię w BIK-u, bo być może w jakimś niedługim czasie będzie potrzebował kredytu hipotecznego, a dzięki tej karcie zbuduje sobie historię kredytową. Doradca może klientowi podpowiedzieć, jak powinien zbudować swoją drogę finansową, budować właśnie sobie tą wiarygodność kredytową do kredytu hipotecznego, zacząć oszczędzać, aby później zacząć inwestować, jak zadbać o swoje zdrowie, bo mamy również w swojej ofercie ubezpieczenia, o swój majątek, tak jak PKO Dom, czy zwyczajnie o samochód, bo mamy bardzo korzystną ofertę, jeżeli chodzi właśnie o ubezpieczenia komunikacyjne. Także gama produktów jest na tyle duża, że tak naprawdę jesteśmy w stanie zadbać o większość obszarów życia każdego klienta, a kontakt z żywym człowiekiem, który potrafi zobrazować to w słowach, nie tylko sucho, żeby przeczytać i czy to prawda, czy to nieprawda, będziemy myśleć właśnie, jak to zweryfikować w tym internecie. Nie do końca te poradniki to przekazują. Postanowiliśmy zapytać o to samo następną bohaterkę tego odcinka, Sylwię Szymczak, doradcę bankowości osobistej w oddziale PKO Banku Polskiego w warszawskiej Rotundzie. Co dla niej jest najważniejsze w fizycznych oddziałach? Wydaje mi się, że na pewno kontakt z klientem jest bardzo ważny i stąd ten oddział jednak fizyczny jest potrzebny, bo nie wszyscy jednak klienci korzystają z bankowości elektronicznej, jednak potrzebują tego kontaktu w cztery oczy z doradcą, żeby się wygadać, chociażby porozmawiać na różne tematy. Poznajmy perspektywę kolejnej osoby pracującej w oddziale Rotunda PKO Banku Polskiego, Monikę. Nazywam się Monika Aniołek, jestem pracownikiem PKO Banku Polskiego od ponad 7 lat. Na dzień dzisiejszy pracuję w oddziale Rotunda na stanowisku doradca Aurum. Moja ścieżka kariery zaczęła się od podstawowego stanowiska jako doradca kasjer, czyli obsługa klientów detalicznych. Rok temu awansowałam i od roku czasu jestem doradcą Aurum, czyli doradcą bankowości osobistej, który pracuje na określonej liczbie klientów na swoim portfelu. Na czym polegają codzienne obowiązki doradcy Aurum? Zajmuję się doradztwem bankowości osobistej, pracuję na portfelu, jest to określona liczba klientów, gdzie opiekuję się środkami klientów, zawsze mogą do mnie zadzwonić. Umawiam codzienne spotkania z klientami. Moja praca polega głównie na sprzedaży, tak? Sprzedaży produktów, które oferuje PKO Bank Polski.
Uważam, że oddziały i sprzedaż detaliczna jest potrzebna, ponieważ kontakt fizyczny z klientem i te relacje, które pracownik nawiązuje z klientem, są bardziej długotrwałe niż jakieś chatboty czy obsługa klienta w bankowości elektronicznej. Jednak ta rozmowa w pokoju, na spotkaniu, na spokojnie, jesteśmy w stanie wyjaśnić wszystkie kwestie klientowi, odpowiedzieć na wszystkie pytania, a przy okazji zaproponować jakieś dodatkowe produkty. Nie tylko po konkretny, który klient przyszedł, ale przedstawić też całą gamę. Dlatego uważam, że oddziały detaliczne i obsługa w tych oddziałach, jak i doradcy są naprawdę potrzebni. Wróćmy na chwilę do Krysi i porozmawiajmy o tym, jak wygląda zwykły tydzień pracy w oddziale banku. Tak naprawdę sprzedaż detaliczna, praca w oddziale, każdy dzień jest inny. Każdego dnia spotykają nas niespodzianki, dlatego że ludzie są różnorodni. Klienci są różnorodni, pracownicy też mają lepsze, gorsze dni. Czasami jesteśmy w jednym składzie, ktoś pójdzie na urlop, trzeba poukładać pracę inaczej. Przychodząc rano do pracy, zwykle przeglądam maile, wyniki, patrzę, na czym powinnyśmy się, bo mój zespół jest tylko żeński, na czym powinnyśmy się skupić tego dnia. Omawiamy to na porannej odprawie, pytam, jakie mają plany na dzisiaj, co chciałyby dzisiaj zrobić, jakich mają klientów, omawiamy problemy, ewentualne strategie ustalamy, które powinnyśmy podjąć właśnie z tymi klientami, nie tylko z klientami bankowości osobistej, również z tymi klientami detalicznymi, czyli tych, których mamy w banku najwięcej. Następnie każda z nas przystępuje do swoich obowiązków. W moim przypadku dochodzą również sprawy bezpieczeństwa, ale nie ukrywam, że patrząc na moją wcześniejszą karierę, uwielbiam po prostu pracę z ludźmi i nie tylko z klientem wewnętrznym, czyli z moimi pracownikami, ale również z klientami zewnętrznymi, czyli tymi po prostu, co przychodzą do nas, więc gdzieś wplatając w moje obowiązki dyrektora, również z przyjemnością schodzę do obsługi, do klientów, zarządzam kolejką, czy po prostu zwyczajnie siadam na obsłudze, żeby z tymi klientami porozmawiać. A jakieś wyjątkowe przypadki, historie klientów, które zapadły Ci najbardziej w pamięć? Mimo że zachowujemy w banku ogromną dyskrecję i to jest również bardzo ważna cecha człowieka, który przychodzi do banku, zachowanie po prostu wszystkiego dla siebie. Takich konkretnych przypadków, w których pomogłam, bo to tak naprawdę przychodzi do Ciebie klient, możesz mu zrobić 5 razy serwis, za 6 razem będzie sprzedaż produktu, no bo gdzieś tam dopasujemy. Natomiast nie trzeba sięgać daleko, bo nawet jeżeli chodzi o ostatnie wydarzenia, czy pandemia, czy wojna, natłok ludzi w oddziałach, w zasadzie panika, spadki na giełdach. Tak naprawdę każdy przypadek należy potraktować indywidualnie. Klienci często, jeżeli jest panika, są bardzo nerwowi, trzeba to po prostu ogarnąć i to jest kolejna kompetencja, z którą człowiek przychodzący do oddziału powinien się liczyć, że jednak to panowanie musi być. A jeżeli chodzi, mówię, o klientów, to zawsze każdy przypadek traktuje indywidualnie, jeżeli przychodzi czas, że klient potrzebuje tej pomocy. Wie, że on po prostu od doradcy otrzyma, od dyrektora otrzyma, że ma zaufanie do banku i to jest taka nasza rola, żeby taką relację i ten pozytywny wizerunek banku zbudować, żeby ten klient chciał do nas wrócić, chciał nas zarekomendować i przede wszystkim on był zadowolony. A jak to wyglądało u Moniki? Klienci są bardzo różnorodni i można powiedzieć, że jednemu trzeba coś więcej wytłumaczyć, jednemu mniej. Wiadomo, że do starszych osób trzeba mieć więcej cierpliwości. Młodym osobom też trzeba wszystko od początku wytłumaczyć. Także no, to jest najfajniejsze w tej pracy, że codzienne spotkania i spotkania z klientami są różnorodne. Mimo tego, że moja praca polega na sprzedaży i teoretycznie mój dzień powinien wyglądać tak samo, to on nie wygląda tak samo, bo codziennie zmagam się z czymś innym. I udało Ci się nawiązać takie bliskie relacje z klientami? Tak, jak najbardziej. Jeszcze rok temu, jak pracowałam na kasie na obsłudze klienta detalicznego i awansowałam na doradcę Aurum, ci klienci detaliczni przeszli razem ze mną. Oni przyszli razem ze mną i jest to naprawdę dużo, dużo klientów, którzy nawet nie łapią się do segmentu klienta Aurum, natomiast oni zawsze do mnie dzwonią, bo wiedzą, że pomogę, podpowiem i odpowiem na każde pytanie. O zadowoleniu klienta jeszcze będziemy rozmawiać w tym podcaście. Jednak najpierw pora przedstawić ostatnią bohaterkę tego odcinka, Justynę. Dzień dobry, nazywam się Justyna Pietruchowska. Ja pracuję w pierwszym oddziale PKO Banku Polskiego w Wyszkowie. Jestem doradcą firm. Do moich obowiązków poza sprzedażą produktów bankowych należy cała kompleksowa obsługa klienta firmowego, zarówno pod względem leasingów, wynajmu, produktów skarbowych,
pożyczek, kredytów, ale także taka obsługa pozasprzedażowa, czyli różnego rodzaju dyspozycje, zaświadczenia, bieżące zmiany danych, problem z bankowością, z kartami do konta. Także to jest bardzo szeroki zakres obowiązków i cała kompleksowa obsługa klienta. Justyno, opowiedz zatem, jakie problemy klientów rozwiązujecie na co dzień? Na co dzień spotykamy się z różnymi problemami klientów. Teraz w wzmożonym czasie różnych ataków hakerskich, różnych wyłudzeń. Często jesteśmy pierwszą osobą do kontaktu, że klient dzwoni: Pani Justyno, ja kliknąłem w jakiś link, ktoś próbuje się włamać na moje konto, czy moje dane wyciekły, więc tutaj edukujemy, wyczulamy klientów na ten rodzaj zagrożenia. Poza tym jesteśmy też takim wsparciem odnośnie tarcz antykryzysowych, które rząd wprowadzał. My pilotowaliśmy często, jako pierwsi informowaliśmy klientów, że takie działania są poczynane. Później cały proces też pilotowaliśmy i nadzorowaliśmy z klientem, także też to jest takie miłe i klienci niejednokrotnie dziękowali, że dzięki nam przetrwali ten trudny czas. A z wyzwań, przed którymi stałaś jako pracownik, co najbardziej zapadło Ci w pamięć? Dużym wyzwaniem było przejście z biznesu KP do biznesu MSP. Mimo że jest to w obrębie jednego banku, systemy są te same, ale procesy już czasami przebiegają trochę inaczej. Na pewno dużą wartością dodaną jest to, że już na przykład wychodząc z KP bardzo dużo rzeczy potrafimy, rozumiemy, no i oczywiście znajomość systemu. W moim przypadku na przykład nieoczekiwanym zdarzeniem było takie, że prowadziłam lekcje SKO z dzieciakami w szkole podstawowej, z takimi młodszymi maluchami, no i w starszych klasach też byliśmy zaproszeni na lekcje przedsiębiorczości, więc to jest takie troszkę nietypowe spojrzenie na pracę bankowca. Faktycznie nie jest to inicjatywa, która w pierwszej kolejności przychodzi do głowy, gdy ktoś myśli o pracy w banku. Jak w takim razie ty wyobrażałaś sobie to miejsce? Bo z tego co słyszę, to miałaś w głowie nieco inny obraz tej organizacji niż w rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka, tak jak klienci nas ostrzegają, że to są panie siedzące w białych koszulach, tylko wydające gotówkę zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, tak naprawdę praca nasza wygląda zupełnie inaczej. Praca wymaga od nas dużej organizacji i skupienia. No faktycznie obsługujemy klienta pod kątem gotówkowym, ale też badamy jego potrzeby, wychodzimy naprzeciw jego oczekiwaniom. Staramy się tutaj korzystać oczywiście z naszych produktów i też klienta uświadamiać, jakie produkty są dostępne w banku. Także oczywiście proponujemy rozwiązania zarówno finansowe, jak i ubezpieczeniowe, ale także takie proste niekiedy potrzeby. Czasami klient potrzebuje przysiąść i po prostu sympatycznie 2-3 słowa zamienić, bo na przykład chce się pochwalić, że mu się wnuczka urodziła, albo na przykład obchodzi 40. rocznicę ślubu i po prostu chce się pochwalić, jak fajnie rodzinny obiad wypadł. Są też i takie sytuacje. Zmieńmy nieco temat. Jak zaczęła się Twoja przygoda w PKO Banku Polskim? Ja pracę rozpoczęłam przeszło 6 lat temu. Tak naprawdę pracowałam do tej pory w księgowości, w administracji biurowej. Można powiedzieć, że troszkę takie zrządzenie losu. U nas w pobliskim oddziale było ogłoszenie odnośnie naboru na stanowisko doradcy klienta detalicznego. Także odpowiedziałam na to zgłoszenie, zostałam zaproszona na spotkanie, po czym po kilku dniach okazało się, że zostałam przyjęta do banku do pracy. Jak się okazuje, Monika miała to zaplanowane w pewnym sensie bardziej niż ktokolwiek inny. Ja zawsze chciałam być panią z banku. Ja pamiętam, jak chodziłam z mamą do banku u siebie w miejscowości, to PKO, i ja zawsze mówiłam: mamie, ja też będę jak ta pani w okienku. Co prawda teraz, jak klienci przychodzą i mówią, bo odbierają telefon, nie mogę rozmawiać, bo jestem w okienku w banku, to mnie to teraz denerwuje, ale ja zawsze chciałam być tą panią z okienka. Sylwia, a twój przebieg kariery? Jak to u ciebie było? Ja zaczynałam tak naprawdę od najniższego szczebla, bo zaczynałam od kasjera. Po kolei się piłam do góry. No ta praca mi się podoba, po prostu. Tak, zawsze chyba chciałam pracować w banku, od kiedy pamiętam, i to jest chyba moje takie fajne spełnienie. Tak naprawdę zaczęłam swoją pracę w PKO Banku Polskim właśnie jako kasjer. Później, z tego co pamiętam, to pewnie gdzieś tam po 3 czy 4 latach przeszłam na doradcę detalicznego. Następnie później byłam też doradcą jakimś miksem, tak, że i właśnie bankowość osobistą obsługiwałam, jak również klientów detalicznych. Po tym przeszłam, myślę, że tam po 7 latach przeszłam właśnie do oddziału w PKO Rotunda. No i tutaj już bezpośrednio przeszłam na doradcę Aurum.
Później to było właśnie stanowisko Platinum, no i teraz jestem cały czas na stanowisku Platinum. Krysiu, a ty? Jeżeli chodzi o moje początki w PKO Banku Polskim, były nieoczywiste. Moje doświadczenia zawodowe były zupełnie inne, choć związane z obsługą klienta. Zawsze mnie ciągnęło do ludzi, do pracy z ludźmi, do rozmów z ludźmi. Zawsze byłam może trochę nawet ciekawska, lubiłam wiedzieć co, jak i szukać różnych rozwiązań. Natomiast gdy miałam 35 lat, więc nie wcześniej, mój mąż wysłał CV do, właśnie moje CV do PKO Banku Polskiego na doradcę kasjera. Sam początek, samo zatrudnienie nie było proste, bo to było 3 rozmowy rekrutacyjne, gdzie przy jednej z nich niekoniecznie było bardzo duże zainteresowanie, natomiast udało się. Trafiłam do oddziału szkoleniowego. Tak naprawdę to był taki świetny czas, żeby się przystosować, bo przychodząc do banku tak naprawdę nie wiedziałam do końca, jak wygląda obsługa nawet karty kredytowej jako klient, bo nie korzystałam wcześniej z tego produktu, więc taki oddział szkoleniowy bardzo pomógł mi wsłuchać się, wdrożyć, poznać te produkty. Następnie trafiłam do oddziału na Saskiej Kępie, gdzie przez 2 lata byłam doradcą kasjerem, a następnie awansowałam na doradcę bankowości osobistej. Tam przechodziłam kolejne ścieżki, jeżeli chodzi o wdrożenie, o rozwinięcie innych produktów, które na kliencie podstawowym nie są takie bardzo istotne. Natomiast miałam w tym oddziale ogromne wsparcie menadżera, dyrektora, który bardzo dobrze pokierował mną, zauważył moje predyspozycje, które zresztą miałam wcześniej w swoim życiu zawodowym, jakieś miałam incydenty menadżerskie i wzięłam udział w szkoleniu nowych menadżerów. To było również fantastyczne doświadczenie. Poznaliśmy wtedy się z grupą ludzi, którzy również byli wytypowani do tego przygotowania. I to było w 2019 roku, natomiast w 2021 roku, kiedy właśnie pani dyrektor odeszła, postanowiłam ja zmienić swoje stanowisko. Stwierdziłam, że już chyba tutaj już czas, już coś zmienić, rozwinąć się w którąś stronę, więc stwierdziłam, że będzie w związku z tym szkoleniem i z predyspozycjami, będzie to pion, czyli idziemy w kierunku stanowiska menedżerskiego. Przez bardzo krótki okres czasu byłam kierownikiem w kolejnym oddziale, tam również trafiłam na fantastyczną pomoc, także niedługo później objęłam swoje samodzielne stanowisko, swój samodzielny oddział, jest na razie malutki, mam 6-osobowy zespół, natomiast bardzo dobrze nam się pracuje. A jakie twoim zdaniem kompetencje są niezbędne, żeby pracować na twoim stanowisku? Podstawową rzeczą, którą musimy potrafić, co musimy kochać, to jest praca z ludźmi. Nie możemy bać się rozmawiać z drugim człowiekiem. Musimy umieć go wysłuchać, bo tak naprawdę wtedy jesteśmy w stanie dostrzec jego potrzeby i zacząć z nim rozmawiać na konkretny temat, dopasowując tak zwyczajnie produkt bankowy, którego mamy bardzo szeroką gamę, do jego potrzeb. Ta umiejętność słuchania, umiejętność rozmowy to jest podstawowa kompetencja i tak naprawdę każdy, kto pracuje przy jakiejkolwiek sprzedaży takiej bardziej aktywnej, to jest potencjał, aby trafić do oddziału detalicznego i moim zdaniem nie ma żadnych przeszkód, aby to była osoba zupełnie niezwiązana z obszarem bankowym, chociaż taka smykałka, taka chęć do nauki musi się pojawić. Tak naprawdę codziennie uczymy się czegoś nowego i chyba nie ma osoby, która wiedziałaby wszystko, bo wątpliwości się pojawiają w pracy codziennej. Bardzo często korzystamy z naszego helpdesku, mamy mnóstwo materiałów, są bardzo dobre relacje z pozostałymi grupami w banku. Współpracujemy, pomagamy sobie nawzajem, no bo nikt nie jest alfą i omegą w naszej pracy. Monika odpowiedziała na to pytanie w żołnierskich 3 słowach. Osoba, która aplikuje na doradcę Aurum, doradcę bankowości osobistej, przede wszystkim powinna być odpowiedzialna. Odpowiedzialna, sumienna i staranna. Porozmawialiśmy o obowiązkach, ale nie o korzyściach. Jakie benefity miały dla ciebie największe znaczenie? Jeśli chodzi o pracę w PKO Banku Polskim, najbardziej sobie cenię to, że jest to stała praca na umowę o pracę. Sama mogę wypracować sobie premię. Premia jest zależna od mojej pracy, od moich wyników. Natomiast najbardziej, co mi się podoba w naszej organizacji, w pracy, są to konkursy organizowane przez PKO Bank Polski, jak i partnerów. Ja akurat mam zajawkę na te konkursy, zawsze staram się brać w nich udział.
Nawet teraz mamy bardzo fajny konkurs, gdzie nagrodą jest wyjazd do Kataru na mecz Polska-Argentyna. Co prawda jeszcze go nie wygrałam, ale już jestem spakowana, więc dla mnie to jest fajne. Fajne są też dodatkowe benefity, tak? Oprócz wynagrodzenia to właśnie to, że mamy punkty na platformie My Benefit, gdzie możemy opłacić sobie różne wyjazdy. Od wyjazdów w Polskę, jak i wyjazdy zagraniczne. A co teraz w tym okresie wakacyjnym zawsze się przydaje, punkty są wypłacane, tak, na tej platformie 2 razy do roku, plus jakieś dodatkowe na zajączek z bankiem, lato z bankiem. Sylwia, a twoje ulubione korzyści? Dla mnie najbardziej korzystnym benefitem są benefity, które dostajemy w programie My Benefit, które są przyznawane nam raz na pół roku, a czasami też są przyznawane nam okazjonalnie, na przykład z powodu jakichś świąt, czy to wielkanocnych, czy bożonarodzeniowych. Z tego względu jest to dla mnie fajne, bo mogę później to wykorzystać sobie w tych sklepach internetowych na swoje konkretne cele, które chcę zrealizować. Materialne dodatki to jedno, ale przecież nie jest to jedyną motywacją do pracy. Co w takich codziennych obowiązkach jest dla ciebie najciekawsze? W mojej pracy tak naprawdę najfajniejsza jest ta chyba relacyjność z klientami. Każdy klient jest inny, każdy coś nowego wnosi. Tryb pracy jest taki, że tak naprawdę muszę umówić sobie spotkania na każdy dzień, na każdy tydzień z klientami. Najbardziej wydaje mi się, że właśnie lubię ludzi, z którymi pracuję, bo to też atmosfera jest bardzo ważna. Czy się przychodzi do pracy i ma się ludzi takich, którzy by, nie wiem, utopili cię w łóżce wody, czy jednak jest fajna współpraca pomiędzy ludźmi. Lubię klientów, lubię ten tryb chyba pracy też, tak, że jednak umawiam spotkania, ten dzień się odbywa w ten sposób, że mam tak naprawdę spotkanie za spotkaniem, nie mam czasu na myślenie, tylko po prostu zajmuję się klientami z portfela. Justyno, a dla ciebie? Najciekawsze jest to, że jak przychodzi klient, otwiera działalność gospodarczą, tak naprawdę widzimy, jak on z nami wzrasta, jak on się rozwija. My uczestniczymy w tym procesie, także to jest takie motywujące. Jesteśmy też często pierwszą osobą do kontaktu, czy coś bardzo poważnego, czy jakaś mała, błaha kwestia. No to jednak miło jest, że ten klient ma do nas ten numer zapisany, od razu dzwoni i pyta, także to też jest bardzo ważne w relacjach z klientem. A jakie są twoje plany zawodowe na najbliższe lata? Na tą chwilę jestem świeżo upieczonym doradcą, więc przede mną może w najbliższym czasie, bliższym lub dalszym, starszy doradca. Dalej nie mam, na razie nie planuję, bo jeszcze jest przede mną trochę nauki, trochę cały czas zmieniają się przepisy, cały czas zmieniają się produkty, cały czas się czegoś nowego uczymy. Także może w przyszłości starszy doradca, a później zobaczymy. A ty, Monika? Masz jakiś awans na oku? Tak, jak najbardziej mam zamiar się rozwijać wewnątrz firmy, natomiast jeszcze chwilkę, dopiero rok czasu jestem doradcą bankowości osobistej, a uważam, że takim docelowym miejscem w organizacji PKO to by był marketing. Tu uważam, żebym się świetnie odnalazła. Mam fajne pomysły, jestem otwarta, bardzo lubię pracować z ludźmi, uważam, że fajnie pracuję w grupie. Krysiu, a ty co planujesz dalej? Trudno jest powiedzieć, bo co życie przyniesie. Nie nastawiam się na nic. Na razie chciałabym się poczuć bardzo pewnie w tym, co robię. Tak naprawdę do tego stanowiska przygotowywałam się już dosyć długo w tym oddziale właśnie na Saskiej Kępie. Pewnie, żeby się dowiedzieć tak, żebym była właśnie pewna w tym, co robię, no to jeszcze trochę mi zajmie, ale co przyniesie życie, zobaczymy. A czy praca w PKO Banku Polskim wpływa jakoś na twoje plany i pasje poza życiem zawodowym? Planuję aktualnie na przykład zakup działki. Jestem w stanie sobie znaleźć najkorzystniejszą ofertę, żeby po prostu ten cel zrealizować. Natomiast jeżeli chodzi o łączenie trochę też pasji pracy w banku, w 2015 roku przyszłam do banku. Zawsze byłam aktywna, jeżeli chodzi o sport. Natomiast w 2013 zaczęłam biegać, a w 2015 roku, jak przyszłam do PKO Banku Polskiego, okazało się, że jesteśmy sponsorem warszawskiej triady biegowej i tak naprawdę wtedy zaczęły się takie moje biegi, w cudzysłowie nazwę uliczne, publiczne, i właśnie co najmniej 3 razy w roku, kiedy jest właśnie święto 3 maja, kiedy są obchody Powstania Warszawskiego, czy w listopadzie święto niepodległości, właśnie biorę udział w tych biegach. To daje mi zawsze niesamowitą satysfakcję, bo mogę wtedy w jakiś sposób reprezentować swoją firmę, swojego pracodawcę. Biorę również udział w PKO biegu charytatywnym. Jest to naprawdę fajna rzecz, która łączy różne zespoły,
bo będąc kapitanem parę razy takiej drużyny, musiałam pozbierać z różnych miejsc tych ludzi, chociaż często byli ludzie, którzy znali, ale ktoś tam wypadł, więc trzeba było pozbierać, dokoptować kogoś nowego. Generalnie ten sport powoduje, że gdzieś tam zawsze PKO Bank Polski się pokazuje. Będziemy zbliżać się powoli do końca. Chciałbym, żebyś odpowiedziała mi jeszcze na pytanie, dlaczego warto pracować w PKO Banku Polskim? Warto pracować w PKO Banku Polskim na pewno dlatego, że jest to bezpieczny pracodawca. Bezpieczny dlatego, że jest umowa o pracę. Mamy mnóstwo benefitów, przechodząc przez jasny, przejrzysty system motywacyjny, który daje nam konkretne premie. Poprzez pracowniczy program emerytalny dostajemy możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej, z LuxMedu, z Multisporta. Tak naprawdę PKO Bank Polski troszczy się o nas w każdej dziedzinie życia, mimo że do końca możemy tego nie czuć. Sylwia miała bardziej pragmatyczną odpowiedź. No na pewno to, że mam stałe wynagrodzenie miesięczne, tak. Różnego rodzaju benefity, które są regularnie nam przyznawane. Na pewno opieka medyczna, bo to też jest dużo, że nie muszę jednak prywatnie nigdzie czegoś szukać, tylko po prostu mam konkretną aplikację, gdzie się zapisuję do lekarzy. A Justyna? Przede wszystkim stabilność zatrudnienia. Stabilność, że pracujemy w dużym banku, w naszym polskim banku, gdzie naprawdę z bardzo dużą ilością klientów się spotykamy. Dużą wartością są dodane osoby, z którymi pracujemy. Naprawdę nasz zespół jest fantastyczny, są ludzie, na których można polegać, zawsze śpieszą z pomocą, nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś komuś odmówił pomocy, czy w bardzo złożonych sprawach, czy czasami wręcz może takich osobistych i też takie relacje przyjaźnie też się między nami nawiązują. Bank interesuje się pracownikiem, jest bardzo dużo szkoleń, jest bardzo dużo możliwości podnoszenia kompetencji, umiejętności. Cały czas idziemy w stronę trendu cyfryzacji, także bank też jakby spełnia te oczekiwania. Wchodzimy w nowe metody kontaktu z klientem, czy to są rozmowy nagrywane, czy wideo rozmowy. Także cały czas bank idzie do przodu, a my razem z bankiem, więc warto podjąć zatrudnienie w naszej organizacji, bo naprawdę jeśli chcemy się rozwijać, to są ku temu możliwości. O pracy w oddziałach moglibyśmy opowiadać jeszcze więcej. W końcu to nie tylko różnorodne stanowiska, ale też przestrzeń do rozwoju dla osób o najróżniejszych planach i aspiracjach zawodowych. Mamy nadzieję, że ten podcast pokazał Wam więc chociaż część możliwości, jakie daje ścieżka kariery w sprzedaży detalicznej w PKO Banku Polskim. Więcej dowiecie się ze strony banku, wchodząc w zakładkę Kariera. Do usłyszenia! Earborne Media.